Jan Łożański, pseudonim Orzeł, urodzony w Zarczynie, trasę Jaga przemierzył 45 razy. Uciekł z niewoli niemieckiej. W grudniu 1939 roku przedostał się do Węgier. W Budapeszcie został zaprzysiężony i ukończył specjalny kurs kurierski. Odpowiedzialną i niebezpieczną służbę pełnił do 1945 roku. Aresztowany w 1947 roku przez Urząd Bezpieczeństwa, skazany na 15 lat więzienia. Wyszedł na mocy amnestii w 1956 roku. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Zarszyna, Posady Zarszyńskiej i wszyscy przyjaciele naszej szkoły. Witam Was bardzo serdecznie. Wasza obecność podnosi rangę dzisiejszej uroczystości. Podczas II wojny światowej. Szare eminencje. Bohaterzy, o których często zapominają podręczniki historii, a których czyny i zasługi wielokrotnie decydowały o przebiegu wojny. Wielu z nich zapłaciło cenę najwyższą. Ginąc od niemieckich kul, masakrowanych w czasie przesłuchań w gestapowskich więzieniach albo zamęczanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ale znaczna ich część nieustraszenie i nieprzerwanie pełniąc kurierską służbę doczekała się wyzwolenia, by nie akceptując narzuconych przez wyzwolicieli nowych i jedynie słusznych zasad i ładu społecznego, trafić w ręce propagatorów i stróżów nowego prawa, a przez ich wyroki do najsurowszych polskich więzień, albo na przymusowe wczasy w zauralskich łagrach. Równie często trafiali także wprost do zbiorowych i nieoznaczonych mogił, z dziurą w tylnej części czaszki. Swoją drogę przez mękę przeszedł także Jan Łożański, pseudonim Orzeł, wel Jan Madejski. Bohater tej krótkiej opowieści urodził się w Zarszynie. Był żołnierzem Wojska Polskiego, sportowcem, ale przede wszystkim żarliwym patriotą, którego wojna została w Samborze. Po 17 września przedostał się na Węgry, by włączyć się w działalność ruchu oporu. Jako zaprzysiężony kurier ZWZ AK, wspólnie z rymanowianinem Bronisławem Przybylskim, pseudonim Młot, stworzył trasę kurierską Jaga, wiodącą z Warszawy do Budapesztu i z powrotem. Tę trasę przebywał w okresie okupacji 45 razy, wykonując na rzecz polskiego państwa podziemnego ryzykowne i odpowiedzialne zadania. W roku 2023 na wniosek społeczności szkolnej Rada Gminy Zarszyn podjęła uchwałę o nadaniu imienia kuriera Jana Łożańskiego naszej szkole. Rada Gminy Zarszyn z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zarszynie. Na podstawie stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zarszynie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Nadaje się w Szkole Podstawowej w Zarszynie imię kuriera Jana Łożańskiego. Kochany tatku, dzisiaj spełniło się twoje marzenie. Wróciłeś do swojego rodzinnego Zarszyna. Twoje życie było niezwykle barwne. Swoją postawą udowodniłeś, jak pięknie można żyć. Doznałeś tylu cierpień, tortur, ale to nie złamało twojego ducha. Zachowałeś w sobie radość, optymizm, chęć do działania.
Z oddaniem i przyjemnością pracowałeś z młodzieżą, inspirując ją i motywując do pracy nad sobą. Wskazywałeś im drogę, byłeś drogowskazem. Powtarzałeś, że nauka jest najważniejsza, ale też ważne są marzenia, które należy spełniać. Dlatego też patrzcie tego swego patrona, który był silny duchem, silny ciałem, pracował nad sobą do końca swoich dni, a wiem, że tu praca szkoły będzie bardzo piękna w tym kierunku. Bardzo jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. Wprowadzenie sztandaru nie będzie tylko znakiem rozpoczynającym przynależność do tradycji szkoły małej ojczyzny. Stanie się również symbolicznym ceremoniałem określającym tożsamość narodową, wzbogaconą w treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku do wartości patriotycznych i religijnych. Sztandar to jeden z najważniejszych symboli każdej szkoły. Towarzyszy podczas najważniejszych uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych. Tak jak powiedział kardynał Stefan Wyszyński, sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce jest gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową.